Witajcie, witajcie kochani, moi widzowie na kanale Monami oraz w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik, słuchajcie, poświęcony jest choince, ubieraniu i całej tej otoczce wokół choinki. Słuchajcie, no chciałam Was zabrać ze sobą, chcieliśmy zabrać Was ze sobą, ponieważ wybraliśmy się w tym roku do Ćwiklic. Na stoisko, gdzie sprzedają właśnie choinki i jeszcze takie małe gadżety, ale to niespodzianka. Musicie wytrwać do końca filmiku, to po prostu będzie taka niespodziana na koniec. No, ale niestety, słuchajcie, no nie zabrałam Was w tą podróż, ponieważ tak, po pierwsze, że wybraliśmy się już po godzinie 16, więc zrobił się mega szybko zmrok. Po drugie, była tak koszmarna mgła, że no nie było najmniejszego sensu po prostu kręcić takich anomaliów pogodowych i nie wyglądałoby to fajnie, więc stwierdziłam, że po prostu przemówię do Was po powrocie i dlatego tak właśnie jeszcze na prędkości w szaliczku, tyle co z siebie zrzuciłam kurteczkę, więc chciałam na prędkości Wam po prostu szybciutko się nagrać i zaprosić Was właśnie na wspólne ubieranie choinki. Pokażę Wam, jaką choinę żeśmy w tym roku zakupili. No i jeszcze coś właśnie fajnego, takiego mega, hiper, super, fantastic. Także koniecznie, słuchajcie, zostańcie ze mną. Zapraszam Was serdecznie i cieplutko do pozostania. Ubierajcie w tym roku tą choinkę ze mną. Także już nie zanudzam, nie biję piany, tylko zabieramy się, słuchajcie, do roboty. Rękawy, słuchajcie, podkasujemy i jedziemy z tym ubieraniem choiny. Zapraszam Was serdecznie. No i kochani, tak wygląda ta piękna choina, jest taka duża, mega, mega duża. Pięknie pachnie, już tu się roznoszą zapachy świeżej choinki, takiej z lasu, cudnie po prostu pachnie. Tu już mamy właśnie przygotowany stojaczek z zeszłego roku. W zeszłym roku żeśmy zakupili taki ładny stojak, superancki, tu się nalewa wody, fajnie się tu reguluje. I idealnie to później właśnie ten pieniek fajnie, idealnie wchodzi do takiego stojaczka metalowego. Mieliśmy zakupiony kiedyś plastikowy, taki zwykły, ale niestety się złamał. Nie wytrzymał naporu ciężkiej choinki. No i tutaj, słuchajcie, mam dwa kartony spakowanych różności świątecznych, różnych ozdóbek, różnych banieczek i tak dalej, różnych głupotek. Wszystko będzie otwierane, wyciągane, zawieszane na choince. Więc dzisiaj taka pierwsza inauguracja, jeśli chodzi właśnie tu o ubieranie naszej choiny świątecznej. Także zapraszam Was, kochani, zostańcie ze mną. Będę Wam później pokazywać właśnie, jak ona fajnie ostatecznie wyszła. Może nie będę w trakcie filmować, bo myślę, że to jest nudne, jak skaczę z drabinki i robię fikołki, także może lepiej nie. Pokażę Wam już, jak może w trakcie, jak już będzie osadzona na stojaczku i jak będzie miała może światełeczka, to pokażę Wam, jaką żeśmy wybrali. O, może tak. No, także do zobaczenia za jakąś chwilkę, jak będzie już osadzona na stojaku. Jestem już z powrotem. Popatrzcie, pierwszy etap ubierania choineczki zakończony. Lampeczki już ułożone na choinie. Tak się nam pięknie prezentuje. Na dole pieniek obłożony czerwonymi światełeczkami. Jeszcze dojdą prezenty pod spód, więc będzie to pięknie wyglądało. Troszkę się naśmieciło, ale to nic. To nic, nic, nic. Będziemy sprzątać, także... Kochani, skończyłam ubieranie choineczki.
Tak się oto nasza choinka w tym roku prezentuje. Jest faktycznie duża. Nie sądziłam, że będzie aż taka duża. Gdzieś, no nie wiem, na tym stoisku jakoś nie wydawała się aż taka, słuchajcie. Więc mega, mega duża. No niestety musiałam skrócić, słuchajcie, ten kikutek u góry, tą gałązkę. Chciałam założyć szpic, ale no niestety mi nie wszedł, bo jest ta gałązka, słuchajcie, za gruba. I muszę, ale to już jutro, bo mi się już dzisiaj naprawdę nie chce, już się umordowałam z ubieraniem. Także muszę troszeczkę nożykiem tam przyciachać, żeby ten szpic nabić, żeby tą gałązkę troszeczkę zwęzić. Także tak wygląda, słuchajcie, choina. Ja jeszcze chciałam Wam pokazać, bo obiecałam taką historię z tymi szyszkami. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Ja część mam właśnie tylko położonych tak frywolnie, że tak nazwę, na choince i one po prostu wyglądają jak, no, jak prawdziwe. Znaczy one są prawdziwe, tylko że nie są jakby przymocowane naturalnie, tylko po prostu tak poukładane, powkładane tak po prostu gdzieś tam, gdzie mi się spodobało. No i od razu ta choinka nabiera takiej naturalności przy tym. Ja sobie zdaję sprawę, że jak ktoś ma małe dzieci, no to niestety te szyszki będą spadać. Ale mam patent i za sekundkę pokażę Wam, jak można sobie właśnie taką szyszkę zrobić w inny sposób, żeby ją można było powiesić. No i słuchajcie, pokażę Wam jeszcze tutaj na dole. Już tutaj jakieś pierwsze prezenty się pokazały. Lampionik po prawej stronie. No i słuchajcie, ten hicior, który Wam obiecałam, że pokażę, to jest właśnie ta pani reniferowa, słuchajcie. Popatrzcie, jaka ona jest cudna. Jakie ma przepiękne rogi, słuchajcie. Popatrzcie, jak ona się pięknie uśmiecha i patrzy na nas. Właśnie tam na tym stoisku, gdzie zakupiliśmy tą choinę, właśnie tą panią przystojniaczkę zauważyliśmy, no i niestety musiała z nami pojechać, bo tak nas wołała, tak patrzyła tymi oczętami pięknymi, że nie mogliśmy się oprzeć i wsiadła razem z nami do samochodu i popędziła razem z nami. Także tak się prezentuje. Tu ma taką piękną, piękną, piękną czerwoną kokardę pod szyją. No i oczywiście w rogach piękną, piękną kokardę. Także słuchajcie, no, piszcie koniecznie, jak Wam się ta pani reniferowa, fajowa, śmieszna, taka rezolutna podoba. Ma tą mordkę taką mega wesolutką, śmieszną. No myślę, że takiego pomysłu na YouTubie teraz w okresie świąt nikt chyba nie zaprezentował, albo przynajmniej ja to, co oglądałam, nie widziałam. Więc czymś może się mi uda przebić i wyróżnić spośród tak wielu YouTuberów. Także piszcie koniecznie, jak Wam się ten sympatyczny zwierzaczek podoba. Czy Was też tak ujął i zachwycił jak nas? No, także tylko informacja dla osób tu gdzieś z okolic Oświęcimia, Brzeszcz, Pszczyny. To właśnie mają tam panowie stoisko w Ćwiklicach od strony Pszczyny, jadąc w kierunku Oświęcimia przed Biedronką po lewej stronie, a jadąc właśnie w stronę Pszczyny za Biedronką po prawej stronie. Obiecałam panom właśnie z tego stoiska, że im właśnie ich tak jakby delikatnie zareklamuję. Udało mi się tam taki jakiś delikatny rabacik u nich otrzymać, więc w związku z tym chciałam się jakoś odwdzięczyć i tym właśnie sposobem tutaj taką delikatną informację dla osób zainteresowanych,
którym się może ten zwierzaczek spodobał i będą chcieli też tam nabyć żywą choinkę i takiego jegomościa, czy panią jegomościową. No, dobra, to ja przechodzę w inne miejsce, żeby Wam pokazać jeszcze te szyszeczki właśnie na wstążeczkach. No i jeszcze tam parę słów do Was przemówię. Kochani, jestem z powrotem, jednak pozostałam w tej przestrzeni choinkowo-światełkowo-bańkowej. Stwierdziłam, że jak już choina ubrana i jest tak przystrojona, pięknie świeci, to jednak chyba lepiej pozostać właśnie w tym klimacie świątecznym. Tym bardziej, że jakby dalsza część filmiku jest poświęcona ozdobom świątecznym, pakowaniem prezentów, bo jak pamiętacie, dwa filmiki wstecz prezentowałam Wam, tak inspirowałam, jak można fajnie przystroić tacę taką świąteczną na różnoraki sposób, na różnorakie możliwości. I wtedy Wam obiecałam, że będę podpowiadać kolejne takie temaciki inspiracyjne, gdzie zdaję sobie sprawę, że albo ktoś nie ma czasu, albo nie ma do tego głowy, albo nie ma pomysłu. No a ja jakoś może kogoś zainspiruję. Oczywiście przepraszam wszystkie mamy, ja też jestem mamą, tylko już mam odchowaną córę, więc mam tego czasu może troszeczkę więcej, więc mogę coś tam pomanipulować. Więc zdaję sobie sprawę, że te rzeczy, które będę pokazywać, no mamy, które mają na przykład małe dzieci, na pewno tak machną na mnie ręką, bo wiem, że karmienie, śniadanie, pranie, prasowanie i tak dalej, krzyczące dzieci. Wiem, przerabiałam to, więc zdaję sobie z tego sprawę. No ale może w międzyczasie, jak dzieciątka będą spać, można wtedy coś pomajstrować, bo prezenty tak czy tak trzeba zapakować na przykład. Więc no, mam nadzieję, że nie będzie jakichś mega krytycznych ocen, opinii, więc liczę raczej na pozytywne komentarze. Ja robię to po prostu dla osób, które dysponują czasem, które mają ochotę, chęci, a nie mają może jakiegoś pomysłu i potrzebują takiego impulsu, więc mam nadzieję, że właśnie ten mój filmik się w jakiś sposób komuś sprzyda. Więc kochani, mam tu troszeczkę rzeczy przygotowanych, nie ukrywam, więc nie przedłużając, nie paplając, chciałabym Wam pokazać właśnie parę rzeczy. Obiecałam Wam, że pokażę Wam, słuchajcie, słoik czy wazonik, który będzie stał u mnie na stole, więc słuchajcie, tak go ostatecznie przystroiłam. Włożyłam tutaj złote bańki. Jedne są matowe, drugie są z brokatem. Na spód nasypałam właśnie tego sztucznego śniegu, lampeczki, do środka z pepko, oczywiście taka wstążka zakupiona w takiej hurtowni, gdzie właśnie można różne takie rzeczy typu wstążeczki, jakieś dodatki do prezentów albo jakieś różne przeróżniaste takie gadżety, ale w kwiaciarniach też można, albo w Auchan też widziałam właśnie, jak robiłam dla Was filmik, widziałam też właśnie takie różne różniaste wstążeczki, suszone pomarańcze, no przeróżne rzeczy, które też można właśnie wykorzystać do właśnie przyozdobienia takiego wazonu. Więc tak to ostatecznie, słuchajcie, wyszło. Nie wiem, czy Wam się podoba ta moja inspiracja. No słuchajcie, piszcie koniecznie. Tą wstążkę oczywiście mam osadzoną na gorącym kleju, pistolet z gorącym klejem, ciachu, machu, rachu i taka wstążeczka jest tutaj tak pięknie przyozdobiona, właśnie przyozdabia ten wazonik. Także to jest moja pierwsza propozycja, pierwsza inspiracja, którą będę miała już właśnie na stole moim świątecznym, wigilijnym. Teraz chciałam Wam jeszcze pokazać wieniec, który powieszę sobie na drzwiach.
Więc tak go troszeczkę go tu ubogaciłam właśnie też klejem na gorąco, bo on był taki trochę biednawy, więc dodałam szyszki, bo wiecie, ja jestem dzieckiem lasu, więc często jestem w lesie i właśnie jak mi się uda właśnie coś znaleźć, to takie szyszeczki właśnie później wykorzystuję, gdzieś tam sobie zbieram. No i dodatkowo miałam właśnie jeszcze takie czerwone kokardki, ale kokardki też, jak pamiętacie, w którymś odcinku z Pepco, tam właśnie też kupowałam czerwone wstążeczki, ale je wykorzystałam i ubrałam choinkę, natomiast znalazłam, zapomniałam całkowicie, że mam właśnie takie czerwone ze złotymi, ze złotym tutaj taką tasiemeczką, no i przyozdobiłam to w taki sposób, słuchajcie, więc taki wianuszek będę mieć w tym roku na drzwiach. Tak, dalej, o, teraz to będzie takie mega proste, jeśli chodzi o szyszki, ciąg dalszy. Słuchajcie, chciałam Was zainspirować, bo może są osoby, które ekologicznie chciałyby ubrać choinkę. Ja, słuchajcie, sobie coś takiego wymyśliłam, że szyszeczki wymalowałam białą farbą, słuchajcie, taką zwykłą białą farbą, co malujemy ściany. Miałam gdzieś tam jakąś resztkę właśnie, no i wykorzystałam to właśnie do szyszek. Pomalowałam je całkowicie na biało, ale to no, nie trzeba aż tak. Można sobie gdzieś tam ciapnąć troszeczkę tak, żeby to wyglądało, że jest przyprószone śniegiem. Można też równie dobrze sztucznym śniegiem takim popsikać w sprayu i też będzie to fajnie wyglądało, aczkolwiek ten sztuczny śnieg lubi się obsypać, więc ja wolałam jednak farbę, bo jest to trwalsze. No i słuchajcie, w pierwszej wersji wykorzystałam ze stłuczonych baniek, ja sobie takie badziewiątka zbieram i wykorzystuję, czasami się właśnie gdzieś mi coś tak ubzdura i no zaraz gdzieś tam jakaś taka myśl przychodzi i no i wykorzystałam, słuchajcie, z takiej stłuczonej banieczki właśnie tego grzybka, trochę gorącego kleju, ciach na tą kroplę, no i przysadzona i proszę bardzo, już mamy gotową ekologiczną bańkę pod postacią szyszki. Słuchajcie, natomiast drugą szyszeczkę, bo miałam po prostu tylko kilka takich, ja już nie mam małych dzieci, więc nie ma mi kto baniek tłuc. Chyba, że ja nie dorajdę odkurzaczem tam gdzieś potrącę i wtedy bańka się rozbije. No, a drugim takim rozwiązaniem jest wstążeczka. Oczywiście kolory to tu jest dowolność, ja akurat sobie przymocowałam czerwoną. No i tak samo, troszeczkę kleju tutaj na wierzch. No i robimy taką pęteleczkę, przytrzymujemy chwilkę, żeby się ten klej przykleił mocniej właśnie do szyszki i do wstążeczki. No i mamy ekologiczną banieczkę ze wstążeczką. Także piszcie koniecznie, jak Wam się takie małe inspiracyjki podobają. Słuchajcie, teraz Wam pokażę jeszcze coś takiego, wymyśliłam. Ja sobie to wieszam, słuchajcie, w oknach. Takie coś. już wam będę mówić, co to w ogóle jest, słuchajcie. Nie wiem, czy widzieliście, są takie styropianowe, białe kółka w różnych różniastych wielkościach. Ja akurat udało mi się kupić właśnie takiej wielkości. No i słuchajcie, i tu jest historia taka, że wyobraźcie sobie, że to są ścinki ze swetrów. Ja pojechałam kiedyś na Ciucholand i wybrałam po prostu sweterki z, no, takie najtańsze, gdzie tam się mi udało właśnie zdobyć. Takie na wagę gdzieś tam, nie wiem, za 3 zł. No i słuchajcie, ja to pociachałam na takie kawałeczki. No i zaczęłam owijać właśnie ten okrąg styropianowy. No i coś takiego powstało mi. Tu mam taki różowy, bardziej taki mięsisty. Tutaj jest bardziej taki morski, no i na dole jest szary.
No i to tak samo, owijamy, kleimy, przyklejamy klejem na gorąco. Ja tutaj dodatkowo dla ozdobienia dałam właśnie tą wstążkę taką bardziej taką ozdobną, że tak się wyrażę. Na dół zrobiłam kokardę złotą, żeby jeszcze tak to mocno nie trzeba. Ja akurat jakoś tak, no nie wiem, zdziwiałam trochę. No i słuchajcie, i tu jeszcze w środek właśnie przymocowałam banieczkę w środku, żeby to tak wyglądało już mega, mega wypasione, żeby to było mega wypasione. No i słuchajcie, przewiesiłam tutaj, przewiązałam wstążką, no i można to, coś takiego można sobie, słuchajcie, powiesić właśnie czy na drzwiach, bo niekoniecznie wszyscy wieszają, czy mają możliwość powieszenia wieńca. Można coś takiego mniejszego, skromniejszego. Ja akurat sobie wieszam coś takiego zrobionego właśnie przez siebie w oknie. Drugą, słuchajcie, którą Wam pokażę, w podobnej tonacji, aczkolwiek ta jest troszeczkę inaczej zrobiona. Ja ją tak ekologicznie tutaj troszeczkę potraktowałam, ponieważ miałam też właśnie takie jakby wstążka, ale to jest taka sucha wstążka, taka mega ekologiczna. Nie wiem, z jakiegoś surowca, nie wiem z czego to jest, z jakiejś trawy, słuchajcie, to jest zrobione. To zazwyczaj właśnie gdzieś w kwiaciarni można dostać. No i słuchajcie, przewiązałam to tylko właśnie tak, żeby to troszeczkę jakby odmienić od tamtej poprzedniej wersji. Tu akurat dodałam wstążeczkę z takimi jakimiś bałwankami, śnieżynkami. No i też przewiązałam to tym razem złotą wstążką. I równie dobrze też właśnie coś takiego albo do okienka właśnie można sobie zrobić, albo powiesić właśnie na drzwiach, czy właśnie gdzieś w domu na drzwiach przystroić. Także no słuchajcie, próbujcie, bo nie jest to trudne, niedużo kosztują, ja nawet szczerze to, no to kosztuje parę groszy, właśnie ten styropianowe kółeczko. No i tu można naprawdę cuda robić, bo czy ze starych swetrów, czy właśnie z jakichś starych bluzek, czy no naprawdę możliwości jest tak wiele, czy po prostu kupić jakąś szerszą wstążkę, owinąć ją na przykład na złoto czy czerwono, nie trzeba wtedy żadnych kokardek, przywiązać właśnie wstążką to kółeczko i też pięknie będzie wyglądało. Czy dodatkowo właśnie banieczkę też powiesić. No naprawdę możliwości, słuchajcie, tutaj jest przeogrom i tak jak mówię, te kółka są w różnych wielkościach, więc tutaj jakby producent też pozostawia pole manewru, pole do popisu, można robić bardzo, bardzo wiele. Słuchajcie, kolejną taką mega, mega prostą rzeczą, którą też sobie swego czasu robiłam, jak mieszkałam na bloku. Ja miałam małe mieszkanko, więc takie drobne jakieś takie rzeczy chciałam sobie powiesić, żeby tak ożywiły i rozweseliły to moje mieszkanko. Więc słuchajcie, zwykła banieczka przymocowana na takiej dłuższej wstążeczce. No i można sobie to na przykład do żabek przy firankach powiesić, albo gdzieś tam przy zasłonach, albo no po prostu nie wiem, albo gdzieś przy lampkach, przy lampie, jak ktoś ma, albo gdzieś w rogu można przymocować, zrobić na przykład trzy, jedną dłuższą, krótszą, jeszcze krótszą, albo trzy jednakowe. No tu już słuchajcie, możliwości też jest bardzo, bardzo wiele. Ja to na przykład wieszałam właśnie, miałam trzy, tu akurat jakoś tak wzięłam dwie, ale miałam trzy, no i właśnie sobie inspirowałam każdego roku w inny sposób. Więc to jest kolejna taka, może bzdurnowata, ale wiecie, no i ja chciałam właśnie takimi proste rzeczy Wam podpowiedzieć, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jak ktoś mieszka w kawalerce czy w jakimś malutkim mieszkaniu, nie ma możliwości, nie wiem, posiadania wielkiej choinki czy jakiejś, nie wiem, wielkiej ilości ozdób, a prostymi właśnie rozwiązaniami można też
ślicznie przyozdobić właśnie takie malutkie mieszkanko i zrobić po prostu na ten okres świąteczno-noworoczny taką atmosferę mega świąteczną, przytulną, wesołą, bo przecież to jest okres, gdzie mamy się weselić, a nie smutasić. Słuchajcie, kolejną inspiracją dla Was chciałabym Wam pokazać, jak można fajnie zapakować prezenty. Słuchajcie, zapakować prezenty to jest jedna rzecz, a druga rzecz zrobić takie ściemniane trochę prezenty. Ja sobie, słuchajcie, wpadłam pewnego roku właśnie na pomysł, że wykorzystam stare pudełka, po prostu jak tam, nie wiem, kupuję jakiś krem, czy jakiś, nie wiem, jakiś zestaw właśnie kosmetyków. Tak jak tutaj, no nie chcę tu reklamować nic, bo to nie o to chodzi, ale wiecie, no jakieś pudełko po prostu po czymś, czy po butach pudełko. No i słuchajcie, można po prostu takie pudełeczka sobie z papierem ozdobnym właśnie takim świątecznym owinąć i położyć takie ściemniane prezenty pod choinką i wygląda to mega, mega fajnie, bo przez cały ten okres tak jest, no wiecie, tak na bogato, że te prezenty tam cały czas są, a to są po prostu zwykłe pudełeczka, ale też można jakby rozweselić pod tą choinką, bo można naprawdę albo w jednym kolorze, albo w kilku kolorach i można też fajnie właśnie popakować te puste pudełeczka i fajnie, fajnie to wygląda właśnie pod tym drzewkiem świątecznym przez cały okres czasu, więc ja coś takiego sobie robię, bo nie wiem, lubię jak gdzieś mi tam coś właśnie tak, tak pachnie takimi świętami przez dłuższy okres czasu, a nie tylko przez Wigilię, gdzie wszyscy rozpakowujemy te prezenty, no i później jest pusto. Także chciałabym Wam teraz pokazać, kochani, jak można fajnie zapakować prezenty. Może pierwszy prezent, to tu jest właśnie też puste pudełeczko, nawet nie pamiętam po czym. No i słuchajcie, zwykły sznurek taki, wiecie, taki parciany. Tu mam zieloną gałązkę urwaną z choinki. Ja miałam z lasu oczywiście takie czapeczki z żołędzi. No i na gorącym kleju, słuchajcie, przyklejone i prezencik pięknie zapakowany, także nie wiem, jak Wam się podoba, ocencie kochani, to taka wersja troszeczkę może ekologiczna, no ale teraz myślę, dużo osób się właśnie w takich rozwiązaniach lubuje, także coś takiego wymyśliłam, coś takiego zrobiłam dla Was, ocencie koniecznie, napiszcie, jak Wam się podoba ta propozycja właśnie prezentu w takim ekologicznym przyozdobieniu. Drugie pudełeczko, słuchajcie, no to z kolei tak bardziej na bogato. Tu jest granatowy papier z takimi mieniącymi się gwiazdeczkami. Do tego złota wstążka w takim szerszym wydaniu. No i też zawiązana, słuchajcie, z tyłu zawiązana tak może brzydko, ale no, ale to będzie leżało, więc to nie jest bez znaczenia, co tam się z tyłu dzieje. I też klejem na gorąco po prostu przewiązałam wstążką, klej na gorąco pod spód docisnąć, żeby się złapała wstążeczka, żeby nie odstawała i fajnie dolegała. No i mamy, słuchajcie, tak nietypowo zapakowany prezencik. Kolejna inspiracja. Kolejna możliwość. Piszcie koniecznie, jak Wam się to rozwiązanie, słuchajcie, podoba. Następne Wam pokażę. Teraz, słuchajcie, w wersji czerwonej mam coś takiego zwyczajnego. Taki srebrno-biały papier. Do tego wstążeczka, coś takiego, jak Wam pokazywałam tam w Pepco, jak kupowałam której zakupy z Pepco właśnie wykorzystałam w tą wstążeczkę z tego opakowanka, plus ta malutka kokardeczka, gwiazdeczka. No i mamy prezencik, słuchajcie, prosto, zwyczajnie zawiązany, ale
równie ładnie i tak przyjaźnie, także też fajne, fajne rozwiązanie. Można, słuchajcie, ja tu mam takiego hipka, gdzieś, nie wiem, no można takich hipeczków też kupić. W Auchan widziałam mnóstwo takich różnych dodatków. Można też klejem na gorąco, zamiast na przykład tej gwiazdki, można takiego hipeczka przykleić, czy gdzieś z boku i też fajne rozwiązanie. Tak rozwesela wtedy ten prezencik i osoba, która dostanie taki prezencik, no to się, myślę, będzie mega cieszyła, więc też fajne, fajne, myślę, rozwiązanie. Powiedzcie koniecznie, jak Wam się ten pomysł podoba. No i słuchajcie, ostatni prezencik, jaki udało mi się właśnie przygotować dla Was, to też w tym kolorze granatowym z tymi mieniącymi się gwiazdeczkami. Oczywiście klejem na gorąco przymocowałam tutaj ten kawałek choiny. No i ja miałam akurat właśnie malutkie jakieś takie banieczki, które nie powiesiłam na choince. Przymocowałam też klejem na gorąco. Do tego miałam takie jabłuszko na druciku. Też klej na gorąco, ciach. I mamy pięknie przyozdobione, taki ala niby mały reniferek, u góry czapeczki z żołędzi, więc też taki ala na wpół ekologiczny, ale myślę też fajny i taki wesolutki prezencik, myślę, że niejedną buźkę rozweseli. Także słuchajcie, w Pepco takie małe bombeczki, ja pamiętam, że w moim którymś z filmików właśnie miałam, tylko że kupowałam chyba bodaj złote i kosztowało takie opakowanie 3 złote, więc no nie jest to jakiś mega wydatek, a właśnie do prezenciku idealnie się nadaje. Można nawet jedną przyczepić i też będzie się fajnie to wyglądało, tak mega, mega świątecznie. Także kolejna inspiracja, słuchajcie, myślę, że nie są to jakieś trudne rzeczy, można naprawdę trochę kleju, pistolet i jeśli ma się właśnie jakąś choinkę, czy nawet nie, można 3 banieczki, słuchajcie, bez choiny, 3 banieczki w kupeczkę przyinstalować, przymocować i też będą same bardzo pięknie i tak na bogato wyglądały, także nie trzeba prezentów wiązać wstążkami i działać w taki sposób. Słuchajcie, można jeszcze zrobić taki wymyk, że można klejem na gorąco posmarować jakąś część pudełka, znaczy tego opakowania i później, jeżeli ktoś ma brokat, taki sypki, posypać po prostu po tym kleju, no i to przyczepia się do tego kleju, można naprawdę też tak mega inspiracyjnie i niekoniecznie trzeba jakieś obrazki malować, po prostu maznąć z jednej i z drugiej strony i też będzie taki fajnie wesolutki prezent. Tak, więc to bym miała, słuchajcie, chyba wszystko dzisiaj. Ja jeszcze, słuchajcie, nie zdążyłam, z tego się nie śmiejcie, bo ja jestem dziecko lasu. Chciałam Wam pokazać, ale już nie zdążyłam. Jak byłam w lesie, nazbierałam po prostu 2-3 gałązki, leżało jakieś takie powalone drzewko. No i pomyślałam, od razu już mi zaświtało w głowie, co by tu z tymi gałązkami zrobić. Chcę je właśnie jeszcze pomalować na biało i przywiesić, słuchajcie, bombeczki tutaj do tych gałązek. Myślę, że to będzie super wyglądało. Taki jest mój zamysł i mój pomysł, ale równie dobrze można sztucznym śniegiem wysprajować, posprajować i też będzie pięknie w wazonie wyglądało, więc też takie rozwiązanie mega ekologiczne, tanie i nie trzeba wydawać pieniędzy na jakieś właśnie ozdoby, błyskotki i tak dalej. Troszeczkę właśnie pobyć z przyrodą i też można jakieś gadżety z lasu przynieść i później je troszeczkę podrasować i też będzie pięknie i też będzie na bogato. Także słuchajcie, rozwiązań naprawdę jest mega, mega dużo. Troszeczkę trzeba głową ruszyć.
Sztuczny śnieg dużo właśnie może pomóc. Biała farba, słuchajcie, do ścian, jakiś mały pędzelek, więc można naprawdę troszeczkę tutaj podziałać i pobawić się, jeżeli oczywiście ktoś dysponuje czasem, bo ja sobie zdaję sprawę, że panie przed świętami są mega zabiegane, zapracowane. Sama tak mam, więc niektóre rzeczy po prostu mam z lat ubiegłych, gdzie coś tam sobie majstrowałam i czy jak szłam do mamuni na wigilijkę, no to wiadomo, że te przygotowania wtedy tak od, no nie miałam aż tylu obowiązku, tak? Więc mogłam sobie coś tam podziałać. W tym roku ja przygotowuję wigilijkę, więc wiem, jak to jest, drogie panie, także nie krytykujcie mnie za to, co wam dzisiaj pokazałam, no ale tak jak wspomniałam, jest to dla osób, które szukają inspiracji, które chciałyby właśnie, czy dysponują czasem, czy się nudzą, czy chciałyby coś właśnie jakiegoś takiego fajnego przygotować dla swoich najbliższych, więc myślę, że pakowanie prezentów to jest mega fajna frajda, fajna sprawa i próbujcie, kochani, bo to jest naprawdę miłe później dostać taki fajnie przyozdobiony prezencik. No to myślę, że chyba na tyle by było tych moich inspiracji na dzisiaj. Mam nadzieję, że was, kochani, nie zanudziłam. Słuchajcie, moja asystentka Balbina mi tu jeszcze przypomina o jednej sprawie, że mianowicie na kanale Monami, słuchajcie, czyli na moim kanale, niebawem, już tuż, będzie ogłoszone rozdanie, więc obserwujcie, oglądajcie mój kanał, kochani, bacznie, bo pojawi się niebawem właśnie ogłoszenie kolejne o kolejnym rozdaniu. Przygotowałam dla was dwie paczuszki, więc będzie, zaprezentuję, co tam uszykowałam dla was. Oczywiście to będzie dla osób, które zasubskrybują mój kanał. I taka gorąca prośba jest to, słuchajcie, dla osób, które mnie naprawdę oglądają i są ze mną. Aha, przy okazji chciałam pozdrowić Anię z kanału Matka 3+. Aniu, pozdrawiam Cię cieplutko. Uwielbiam Cię oglądać, także ściskam. Wpadajcie też do niej, bo jest przesympatyczna i fajna babeczka, także Aniu, pozdrawiam. No i tak jak Ania tam u siebie też wspomniała, słuchajcie, po losowaniu okazało się, że spadło parę subskrypcji. Jest to przykre, ponieważ ja nie robię tego dla rozdania, żeby rozdawać, tylko robię to jakby nagrodę dla osób, które przebywają ze mną, oglądają mnie, chcą mnie oglądać, komentują, więc no kochani, jeżeli subskrybujecie tylko dla zdobycia nagrody, to proszę umożliwicie zdobycie tych nagród, czy wylosowanie tych nagród osobom, które systematycznie oglądają mój kanał. Taka gorąca prośba, jest to myślę chyba uczciwe i takie fair, bo chyba tu o to chodzi. Także kochani, jeżeli się wam mój dzisiejszy filmik podobał, to gorąco namawiam do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli się pojawiły nowe osoby, a jeszcze nie zostawiły subka, to gorąco i cieplutko namawiam. U mnie jest wesoło, sympatycznie i myślę inspiracyjnie również. Także tym akcentem kończę. No i oczywiście osoby, które posiadają Instagrama, zaglądajcie tam, odwiedzajcie mnie. Także kończę, bo już ten dzisiejszy vlogasek, słuchajcie, się tak mega przedłużył, tyle się nagadałam, że szok. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, kochani, i że będziecie znowu ze mną w kolejnej odsłonie, w kolejnym filmiku. Także kochani, trzymajcie się cieplutko, życzę wam no, udanych przygotowań i do zobaczenia, kochani, do następnego filmiku. Pa!